Za tę przystawkę dostaniesz gwiazdkę Michelin, a jak nie, to przynajmniej komplet opon. Ryż do sushi kilkukrotnie płuczemy, wsypujemy go do garnka, wlewamy wodę w proporcjach 1:1, przykrywamy, zagotowujemy i zmniejszamy ogień do minimum, gotujemy go przez 15 minut i zdejmujemy z ognia na drugie tyle. W rondelku podgrzewamy ocet ryżowy, cukier oraz sól i mieszamy, aż się rozpuszczą. Zalewamy tym ryż, mieszamy i studzimy, układamy go w foremce, dociskamy czymś ciężkim i wstawiamy do lodówki na całą noc. Odkrajamy brzegi i kroimy go na prostokąty, które smażymy na rozgrzanym oleju, aż będą złociste i chrupiące. Odsączamy je na ręczniku papierowym. Łososia kroimy w kostkę. Pamiętajcie, żeby był świeży i ze sprawdzonego źródła. Wrzucamy go do miski i mieszamy z majonezem, sosem sriracha, sosem sojowym i opcjonalnie furikake. Tatara układamy na ryżu i dekorujemy sezamem oraz cebulą dymką.